Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Chcę z Wami porozmawiać przez kilka minut, zanim zaproszę Dan Colway na scenę. Jesteśmy tu, aby zagłębić się w temat duszy przywódcy. To spotkanie, które dziś mamy, może być omawiane za 20 lat. Jednak dziś jeszcze sobie tego nie uświadamiamy, ponieważ jesteśmy w środku. Chciałem Wam pokazać moje auto Mustanga z 1966 roku. Ile aut widzicie? Widzicie tylko jedno auto, prawda? Jednak w środku tego samochodu, jak myślicie, ile składników, elementów, komponentów jest razem w to włożone i poskładane w jedną część? Dla tych, którzy się znają na produkcji aut, wiecie, że na ogół, aby zmontować jedno auto, potrzebujemy przynajmniej 30 tysięcy części różnych mechanicznych elementów, które są razem w porządku poskładane w jedno auto. Mamy w tym także 9 głównych systemów. Teraz, jak wielu z Was wie, że jeżeli choćby jeden z tych systemów się zepsuje, jeżeli tylko jeden zaszwankuje, wtedy Twoje auto nie będzie funkcjonowało w taki sposób, w jaki zostało wyprodukowane. Czyli nie będzie jeździł w taki sposób, w jaki jego projektant go zaprogramował. Jeśli wciąż macie kartki, które Wam dałem, na następnej stronie, jeśli weźmiemy pod uwagę ludzkość, Ciebie jako żywą osobę, byt, kiedy spojrzę na Ciebie, widzę tylko jednego Ciebie. Jak wielu z Was widzi mnie? Ilu ze mnie widzicie? Mam nadzieję, że tylko jednego. Rozumiemy się? Kiedy na mnie patrzycie, widzicie jedną osobę. Kiedy spojrzę na Ciebie, widzę Rob. Widzę jedną pojedynczą osobę. Albo Chrisa. Wszystkiego najlepszego. Wczoraj miał urodziny. W każdym z Was widzę jedną osobę, ale w środku, wewnątrz tej osoby zawiera się multum komponentów, części złożonych przez Boga razem, aby utworzyć jedną osobę. Dlatego na tych kartkach zobaczycie 11 głównych systemów ciała człowieka, w czym nasze ludzkie ciało łączy nas, daje nam dostęp do strefy ziemskiej, czyli fizycznej, przez co jesteśmy w stanie tu istnieć, dotykać, czuć każdy materiał fizyczny. Jesteśmy w stanie jeździć naszymi autami. Siedzisz w tym krześle, w którym w tej chwili jesteś, jesz, pijesz, rozmawiasz i jak to Kevin Leo nazywa? Posiadamy kostium ziemski. Jest to ciało, które mamy tu na ziemi. Ono daje nam bezpośrednie wejście tu na ziemię, abyśmy byli zdolni poruszać się w materii. Ale dodajmy do tego naszą część wieczną, niewidzialną. To jest część naszego wewnętrznego życia, którego Biblia określa duch człowieka. Duch człowieka. Nie mówię o Duchu Świętym, ale Twoim duchu. Jak wielu z Was wie, że jesteśmy także duchami. Każdy z nas ma w sobie ducha. W Twoim duchu masz życie Boże, to jest rodzaj życia Bożego Zoe, nieskończonego, w którym masz bezpośredni kontakt z Bogiem Ojcem, a to jest część Twojego człowieczeństwa, czyli przez Twojego ducha masz ponadnaturalny kontakt z Duchem Świętym, lecz nie tylko możesz wdać się w kontakt z duchami nieczystymi, bo to wszystko pojawia się w sferach duchowych. Masz roztropność, wnikliwość, czyli umiesz rozgraniczyć, czyje są duchy ludzkie, czyje Boże, czyje demoniczne. Bóg dał nam także intuicję, to jest to uczucie, które czujemy od czasu do czasu. Mamy świadomość, która jest zdolna oddzielić dobro od zła. Wszystko to dzieje się wewnątrz ciebie, ale także posiadasz duszę, a twoja dusza łączy się ze sferą psychologiczną. W twojej duszy zawiera się twój umysł, system myślenia, twoje racjonalizowanie, argumentowanie, zrozumienie, zdolność robienia konkluzji, twoich decyzji, masz uczucia, emocje, twoje wyobrażenia, pamięć. To wszystko jest owinięte w sferze twojej duszy. Więc kiedy bierzesz pod uwagę twoje życie, kiedy patrzysz na swoje człowieczeństwo, wtedy jest dla ciebie bardzo istotne, abyś myślał o każdej części tego, co czyni ciebie, i co bezpośrednio wpływa na Twoje życie. Bo to, co my robimy, to zaczęliśmy rozdzielać poszczególne cząstki w naszym życiu. Jedni ucząc, że jesteśmy tylko duchem, inni, że tylko ciałem. I tak sobie to wszystko dzielimy. Ale w rzeczywistości wszystkie te części nakładają się jak warstwy, jedna na drugą, mając bezustanny wpływ na siebie. Nie możesz mieć jednej części bez drugiej. Bo to, co dzieje, co wydarza się w Twojej duszy, w końcu będzie miało bezpośredni wpływ na Twoje fizyczne ciało.
Jeżeli załóżmy, coś by się w tej chwili stało i ja bym się bardzo rozzłościł, co by się stało z moim ciśnieniem krwi? Moje ciśnienie się automatycznie podwyższy przez to, że to, co wydarza się wewnątrz mnie, będzie miało bezpośredni wpływ na moje ciało. Dlatego kiedy nosimy w sobie jakieś choroby, schorzenia, raki, nowotwory albo korupcję, w naszej duszy wpierw, wtedy w końcu będzie miało to odbicie na naszym ciele fizycznym. Ale tak samo działa w drugą stronę. To, co wydarza się w naszym fizycznym ciele, w końcu będzie miało wpływ na naszą duszę. Na przykład w tej chwili moja żona zmaga się z chorobą wątroby. Ona walczy z tą chorobą od prawie 2 lat. Teraz ta choroba i wszystko z nią związane, każda wizyta u lekarza, jej samopoczucie, myślenie o tym, sprawdzanie, różnego rodzaju ćwiczenia, badania krwi i wszystko, przez co ona musi w tej chwili przejść, podczas upływu tego czasu to, co się dzieje w jej ciele, zaczyna mieć wpływ na jej duszę. Czy rozumiemy? Dlatego słyszymy o długoterminowych pacjentach, którzy zmagają się z rakiem, często twierdząc, już jestem tym zmęczony, chcę już iść do domu, chcę się poddać i umrzeć. Pozwólcie mi po prostu odejść, nie chcę z tym więcej walczyć. I mimo, że określają tutaj ich poczucie fizyczne, jednak to, co się wydarza w ich ciele, przecież ma także wpływ na wszystkie inne części ich bytu, jestestwa. Dlatego to, co pragnąłbym, abyście zobaczyli i dzisiaj naprawdę zrozumieli, to, że każda część waszego życia, to, co ciebie czyni, nie są oddzielne, ale mieszają się razem, wpływając na każdą poszczególną inną część. One razem współdziałają, aby uczynić cię jedną, pełną osobą. W 1 do Tesaloniczan, w rozdziale 5, w wierszu 23, Paweł powiedział, Bóg pokoju pragnie działać w twoim życiu, aby cię uczynić kompletnym w twoim duchu, w twojej duszy i w twoim ciele. On ciebie zachowa, twojego ducha, duszę i twoje ciało, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg jest wierny i nas utrzyma. Czy wierzysz w to? Czy rzeczywiście dzisiaj w to wierzycie? Dlatego Dawid powiedział w Psalmie 139, jestem delikatnie, cudownie, pieczołowicie uczyniony. To jest dech zapierające, jak patrzysz na swoje dzieło, człowieka, o Boże. I moim pragnieniem jest, abyśmy wzięli to głęboko do serca i nie bali się powiedzieć, jestem człowiekiem. Myślę, że w kościołach raczej unikamy tego określenia, ale przecież to jest prawdą. Jesteśmy ludzkimi stworzeniami, osobami żyjącymi, bytami. W Genezis 2:7 jest napisane, że kiedy Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi, pamiętacie to? Uczynił jego fizyczne ciało z prochu ziemi. Więc ta część chemiczna, którą znajdziecie w ziemi, są w tobie. Więc ty i ja jesteśmy uczynieni z cząsteczek chemiobiologicznych, które pochodzą z planety Ziemi. Czy słyszycie? Ale wciąż nie było życia w jego ciele. Ciało Adama było gotowe ze wszystkimi organami, oczami, uszami, nosem, mózgiem. Wszystko było gotowe, ale nic jeszcze nie funkcjonowało, dopóki Bóg nie tchnął w niego swoje tchnienie życia. To jest część naszego ducha. Więc kiedy tchnienie Boże weszło w ciało Adama, co się stało? Adam stał się żywą duszą. Żywą duszą. Dlatego chcę, byście postrzegali, zaczęli widzieć się w tych ramach. Jesteś żywą duszą. W latach 80. i 90. ruch wiary nas uczył, aby wyznawać, że jestem duchem, że mam duszę i że mieszkam w ciele. Pamiętacie to? Chyba wszyscy siedzieliśmy gdzieś na jakimś spotkaniu, na którym uczono nas tego. Kenneth Copeland albo Hagin zawsze nas tego uczyli. Myślę, że częściowo zawiera się w tym jakaś słuszność i nie zamierzam kłócić się, jeżeli ktoś chce w taki sposób myśleć. Ale w nawiązaniu do Genezis 2:7 możemy łatwo wywnioskować, jesteśmy żywą duszą, bo człowiek stał się, mówię tutaj w odniesieniu do procesu, człowiek stał się żywą duszą. Więc kiedy o tym pomyślisz, odnajdziesz w tym tak wiele trafności i precyzji. Proszę pomyślcie o tym przez chwilę, ponieważ dusza tak naprawdę jest uczyniona z waszego sposobu myślenia, z twojej woli, twoich decyzji i emocji, uczuć, wyrazu, bo przecież tym jest twoja dusza i jeżeli wyciągnąłbyś to ze swojego życia, gdybyś oddzielił w jakiś sposób
tę część od swojego bytu, wtedy byłbyś nieżywy. Co miałbyś pozostawione z siebie samego? Jest to część twojego człowieczeństwa, ale także ciebie. To jesteś ty. To jest twoja osobowość, twój charakter, twoja dusza. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy studiowali dokładnie, co Biblia mówi na ten temat, bo dziś patrzymy na nasze człowieczeństwo i to nasza dusza jest tą częścią, która jest zniszczona przez grzech. Kiedy Adam zgrzeszył, jaka była pierwsza rzecz, którą Bóg powiedział do niego? Gdzie jesteś? Adamie, gdzie jesteś? Kolejną rzeczą, którą Bóg powiedział, to kiedy zwrócił się do niego i powiedział: Adamie, kto tobie to powiedział? Adamie, zmieniłeś twoje miejsce, twoje paradygmaty. Słuchasz innego głosu. Kto do ciebie mówi? Skąd otrzymujesz te informacje? Ponieważ ta nowa informacja wywiera wpływ na twoją duszę. Na co Adam powiedział: schowałem się, bo się ciebie bałem. Przecież wcześniej nigdy tego nie powiedział. Teraz nagle się boi i czuje się zawstydzony. Po czym szuka miejsca, aby się schować przed Bogiem, odizolować. A to wszystko jest znakiem, że jego dusza była już zakażona. I właśnie z tym wszyscy wciąż się zmagamy. Niech wszyscy powiedzą: strach, wstyd, odizolowanie się. To są trzy podstawowe, fundamentalne komponenty warunków w zdrowym funkcjonowaniu ludzkim. Dlatego wszystko, co chcemy uczynić z Ewangelią Jezusa Chrystusa, nie tylko zabezpiecza nasze wieczne zbawienie, ale także zmienia nas od wewnątrz. Dlatego Efezjan 4:23 mówi: poddajcie się odnowie w duchu waszego umysłu. Dlatego Rzymian 12:2 mówi: odnówcie się przez odnowienie waszego umysłu. I dlatego Jakuba 1:21 mówi: odrzućcie wszystko, co budzi odrazę, całą niepotrzebną złość i z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Czy słyszycie? Zbawić waszą duszę. Bo to nasza dusza musi być zbawiona. Moja dusza nie była zbawiona, gdy przy ołtarzu podniosłem rękę i przyjąłem Jezusa. Kiedy modliłem się modlitwą grzesznika, moja dusza nie była zbawiona, ponieważ jest zbawiana, jest w procesie zbawiania, czyli w tym sensie umierania dla starej natury każdego dnia. W duchu jestem całkowicie zbawiony, ale w mojej duszy jestem zbawiany dziś, jutro więcej i jeszcze więcej kolejnego dnia, czyli moja dusza ulega procesowi zbawienia. Słowo zbawienie oznacza sozo, uwolniony, ochroniony, bezpieczny, błogosławiony, dlatego potrzebuję, aby moja dusza była zdrowa. Trzeci list Jana, wiersz drugi mówi: modlę się o twoje powodzenie i zdrowie, niech we wszystkim wiedzie ci się równie dobrze, jak w twej duszy. Kolejne wersety też stanowią główną część. Jan mówi: ucieszyły mnie świadectwa braci na twój temat, przybywają oni do ciebie i potwierdzają, że żyjesz w prawdzie. Mówią, że prawda kieruje twym postępowaniem, czyli chodzi w prawdzie, a prawda jest w nich. A prawdą jest co? Słowo Boże. Wracając, Jakuba 1:21 mówi: Słowo Boże ma zdolność zbawić twoją duszę. Więc kiedy Słowo Boże wchodzi do twojego życia, czyli prawda słowa, ta prawda działa i dosłownie pracuje w twoim życiu, aby nawrócić, zbawić twą duszę, kiedy ona się umacnia, aż wszystkie inne pozostałe elementy życia, czy to twoje relacje, czy twoja służba, twoje finanse, zaczną owocować w to samo błogosławieństwo. Wszystko zacznie prosperować. A także całe twoje fizyczne ciało. Dlaczego? Ponieważ twoja dusza będzie błogosławiona, będzie zmieniana każdego dnia. Niech każdy z was powie: jestem zmieniany od wewnątrz. Więc oddajmy Bogu chwałę, bo On jest godny. Dan Calloway, jego gość, pojawi się w następnej części. Kochani, znam go od wielu lat. Jest wspaniałym człowiekiem Bożym. W jego służbie był pastorem czterech kościołów, a obecnie współpracuje z organizacją Johna Maxwella. Bardzo wiele podróżuje, naucza, robiąc warsztaty, seminaria. Przewodzi także oddział Personality Test, zwanej DISC, czyli test na osobowości. Więc Dan jest bardzo zajętą osobą i powiedział mi wczoraj, że dzięki temu właśnie czuje się młodo, bo zostaje aktywny, cały czas działa, angażuje się. Jest on jednym z naszych pierwotnych członków zespołu i znamy się od wielu lat, w którym zawsze kroczyliśmy razem aż do dzisiejszego dnia. Dlatego naprawdę dziękujemy Tobie, że przyjechałeś, kochamy Cię, doceniamy fakt, że podzielisz się z nami słowem za mądrość Bożą, którą masz i jesteśmy gotowi to przyjąć. Witamy serdecznie. Yeah.